Błagam cię! Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa... Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego, przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem, że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. Co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają.